Mariusz Olkiewicz, Indek Express. Znajdujemy się we Wrocławiu na hali Orbita, zaraz po oficjalnej ceremonii ważenia przed Gala FEN 26, a jest z nami jeden z bohaterów, Adrian Bartosiński. Witam serdecznie. Witam, cześć. Słuchaj, no co, jutro Wrocław, jutro FEN 26, wiadomo, że to są najlepsze gale organizacji, więc musi być ogień jak u Ciebie z tym ogniem, czy jest, bo no, zapowiada się Wasz pojedynek naprawdę rewelacyjny, zresztą praktycznie jak cała karta walk. Głód walki jest, teraz odpocząłem ten tydzień, więc już najchętniej teraz bym mógł walczyć, ale do jutra jeszcze trochę odpocznę, bo sporo zbijałem wagi i myślę, że jutro będzie fajerwerki. Na tym etapie karier tego drugiego czy trzeciego już pokolenia zawodników zbijanie wagi nie może się odbywać za pomocą najstarszych metod i prehistorii, więc zapytam o to, czy jest dietetyk i są jakieś, jest jakaś współpraca, no bo umówmy się, że to trzeba już na tym najwyższym poziomie, a FEN w Polsce to jest najwyższy poziom, obok innych dobrych organizacji jak Armia, KSW czy Babilon. Już takie rzeczy są, czy jednak wszystko jeszcze na własną rękę? Mam dietetyka, który rozpisuje mi na bieżąco jedzenie, gotuje sam. Teraz na przykład do walki, jak tam nie chciała schodzić ta waga, no to wiadomo, z dnia na dzień też cięliśmy, zmienialiśmy, odcinaliśmy te węgle. Bardzo dużo zbijałem teraz, bo ważyłem 95 kg, a schodziłem na 82,5. Tak, 82,5 był catchweight, a w przyszłości docelowo chcę zejść na 77. Także myślę, że w miesiąc zbiliśmy 12,5 kg. Czuję się super, waga zeszła lekko, także wszystko jest zrobione tak, jak powinno być. Na ważeniu było widać, no, sylwetka Twojego rywala imponująca. Myślę, że zawody fitness, męska sylwetka też by mógł tam wystartować, ale doskonale wiemy, ci, którzy zajmują się sportami walki, że no, dużo mięśni to jest potrzeba, dużo tlenu. Zwracaliście na to uwagę, bo mi się wydaje, że ja Twojego rywala w takiej formie to jeszcze nie widziałem. Zwracamy na to uwagę, no jest nieźle wycięty, ale czy nie jest za dobrze wycięty tak na sztuki walki? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ja też mam inną budowę trochę. Dużo ścinam, u mnie też tak tych mięśni nie widać, ale jestem objętościowo duży, bo dużo zapasów robimy po prostu i mam tak genetycznie budowę po tacie też zapaśniku, tak? Także jestem trochę inaczej zbudowany. Nie wiem, czy to będzie na jego korzyść, wydaje mi się, że nie. Rodzina Artnox się rozrasta, no jutro jesteście w megabandzie, naprawdę. Artur Gwóźdź jutro po prostu osiwieje, pewnie pół brody, zrobi się bardziej siwe niż jest. Chciałem się Ciebie zapytać, jak typujesz walki swoich kolegów z managementu, no bo nie mają łatwych wyzwań. No co, Andrzej Grzebyk na pewno wygra. Myślę, że Dusza też wszystkich zaskoczy. Krystian Blezień też jest tam dużym underdogiem. Też myślę, że sobie poradzi zadanie. No co mam powiedzieć, kibicuję całym sercem moim kolegom tutaj z paczki. Wszyscy zawsze mówią, że bardziej denerwują się przed walkami swoich bliskich, swoich kolegów, z narożnika, z teamu, a na swoich mniej. Jak jest u Ciebie tym razem? Będę wiedział to jutro, ale nawet chyba na ostatnich walkach też tak miałem, że mniej się stresowałem na swoich walkach. No wiadomo, najgorsza jest ta rozgrzewka, ta godzina przed tą walką, tego stresu, ale wydaje mi się, że nie wiem, jakoś w tym oktagonie ja już o tym zapominam i tam mi jest łatwiej, a jednak jak jestem pod oktagonem, to cały czas się stresuję, więc wydaje mi się, że jak wchodzi się do oktagonu, no to tam już stres ucieka wszystko, nie myśli się o niczym, także wydaje mi się, że jest trochę łatwiej. Na koniec chciałbym Cię zapytać o Twojego rywala. Widziałaś na pewno jego poprzednią walkę, no tam było trochę, mam na myśli walkę na DFN-ie, było tam trochę kontrowersji, jakichś takich jakby narożnik jedno, sędzia drugie, fani trzecie, każdy się trochę dopowiedział. Czy mimo wszystko taka walka dla Ciebie jest poglądowa, czy jednak te walki, które kończą się w taki kontrowersyjny sposób i no nie ma takiego jasnego, klarownego zakończenia walki, nie są takim dobrym materiałem? No chyba tam walka trwała, tak, całą pierwszą rundę i pod koniec był cios po gongu. No to pierwszą rundę sobie obejrzałem, no taka wyrównana walka. Ciężko było mi powiedzieć, kto wygrał, bo pierwsza runda była moim zdaniem remisowa. No gdyby nie ten cios po gongu, na pewno wyglądałoby to inaczej. No wydaje mi się, że Krystian mógłby to wygrać. W takim razie na koniec, kibice, dużo przyjedzie? 50 osób, 50 osób. No kawał drogi ode mnie z Rawy, bo mamy 300 coś kilometrów, także wydaje mi się, że i tak sporo. Także co, no ja Ci dziękuję za poświęcony czas i za wywiad i co, jutro ogień. Tak jest.